Cześć ciekawcy! Dzisiaj porozmawiamy o obecnym życiu Sharpay Evans, czyli aktorki Ashley Tisdale oraz o tym, jak jej kontrowersyjna postać pozostała w pamięci fanów. Ashley oprócz aktorstwa zajmuje się także muzyką i wiosną tego roku wydała swój trzeci album Symptoms. Zostańcie więc z nami do końca, by dowiedzieć się o wielu interesujących szczegółach dotyczących kariery i życia osobistego Ashley Tisdale. Kto nie pamięta Sharpay Evans? Chociaż w High School Musical uznawana była za czarny charakter, była też ulubioną postacią wielu fanów, mimo że bez wątpienia miała i wrogów. Niedawno jednak historię jej bohaterki przedstawiono z innej perspektywy i nawet samej odtwórczyni spodobała się nowa wizja Sharpay. A chodzi o to, że jeden z fanów tego charakteru z High School Musical dokonał prezentacji w PowerPoincie, wyjaśniając, dlaczego Evans naprawdę zasługuje na wszystkie sukcesy i komplementy. Wśród argumentów wymieniano punktualność, która zawsze ją charakteryzowała, oraz odpowiedzialność i rzetelne przygotowywanie się do castingów razem z bratem Ryanem. Post ten szybko stał się głośny wśród fanów tej spektakularnej serii i wiele osób komentowało m.in., że wysiłek Sharpay faktycznie był niezaprzeczalny. A wy ciekawcy, jak odbieracie tę postać? Czyli wychodzi na to, że Sharpay nie była wcale taka zła, tylko po prostu dokładała wszelkich starań, aby dotrzeć do celu i za wszelką cenę konkurowała z Trojem, w którego wcielał się Zac Efron, oraz przede wszystkim Gabriellą, którą grała Vanessa Hudgens. Sharpay tylko realizowała swoje marzenia z wielką pasją. Zgadzacie się z tym? Chociaż pewnie najbardziej znana rola w High School Musical nie była pierwszą rolą Ashley w produkcji Disneya. Wcześniej aktorka zagrała Maddie Fitzpatrick w Nie ma to jak hotel, gdzie znalazła się na planie z bliźniakami Dylanem i Colem Sprousem. Ta postać została zapamiętana przez fanów z wielką sympatią, w dodatku Maddie razem z postacią London, graną przez aktorkę Brandę Song, odważyła się ujawnić problem i niepewność dwóch młodych kobiet, które uważały, że ich ciała nie są idealne. Jedna z nich rzekomo była zbyt szczupła, druga zaś miała mieć za dużo dodatkowych kilogramów. Twórcy serii chcieli wesprzeć miliony dziewcząt na świecie cierpiących z powodu takich sytuacji i pokazać, że takie rozterki dotykają wiele osób. Tymczasem 20-letnia Ashley rozpoczęła także karierę muzyczną w ramach kręgu Disney Channel. Od jej debiutu na dużym ekranie i w telewizji minęło wtedy w kilka lat, więc postanowiła poświęcić więcej czasu swojej muzycznej pasji. A w maju 2019 roku wydała swój najnowszy, trzeci już album. Płyta Symptoms, zdaniem piosenkarki, jest bardzo osobista, ponieważ odzwierciedla jej drogę. Każdy z poruszanych na płycie tematów jest osobistym wyznaniem głębokich uczuć i sprzecznych doznań, które artystka odczuwała podczas długiej i ciężkiej walki z lękiem i depresją. To raczej dobre posunięcie, ponieważ kiedy gwiazdy odważnie i głośno mówią o niewygodnych i intymnych sprawach, wspierają tym miliony ludzi, ponieważ okazuje się, że ci nie są odosobnieni. Mogą utożsamiać się z kimś, kto cierpi jak setki tysięcy innych osób na świecie. Ashley, dziś 34-letnia kobieta, dojrzała, chce, aby jej fani poznali ją całą wraz z sukcesami i upadkami, dlatego chce być z nimi szczera i odważnie opowiada o swoich doświadczeniach. Ponadto Tisdale poświęciła jedną ze swoich piosenek swojemu mężowi, Christopherowi Frenchowi, którego poślubiła w 2014 roku. Mówi, że to osoba, z którą dzieli się wszystkim i podkreśla, że Christopher jest zawsze numerem jeden w jej życiu, tak jak ona jest dla niego. Para organizuje romantyczne kolacje i spędza razem weekendy, starając się zachować równowagę między pracą a życiem. Christopher, tak jak jego żona, również jest artystą i ma swój zespół o nazwie Annie Automatic. Ashley, zaczynając swoją karierę bardzo młodo, zdążyła zgromadzić fortunę w wysokości około 10 milionów dolarów, a majątek Christophera szacuje się na około 4 miliony. Ale poza drobnymi informacjami, oboje mocno strzegą swojej prywatności. Cóż, zdaje się, że z doświadczeń innych gwiazd i fatalnych konsekwencji ich działań, ta para wyciągnęła wnioski i nauczyła się, że aby żyć szczęśliwie, nie można dawać mediom i fanom dostępu do swojego życia. A co wy ciekawcy myślicie o tym wszystkim? Lubicie Ashley Tisdale? Wolicie ją jako piosenkarkę czy aktorkę? Piszcie nam w komentarzach, aby zawsze być na bieżąco z naszymi filmami, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Do usłyszenia!